Zwalniać czy nie zwalniać pracownika? Wydaje nam się, że bycie dobrym człowiekiem jest ważniejsze od prowadzenia biznesu. I to jest bardzo duży problem w naszym kraju. Często wystarczy jedną osobę zwolnić, która jest nieefektywna, nieposłuszna, podburza zespół, niszczy atmosferę, nie jest wartością dodaną, tylko jest wartością ujemną. I tą jedną osobę zwalniając, uwalniasz dżina z butelki. I ludzie zaczynają oddychać i mówią, w końcu, jak dobrze, że szef to zrobił. Konsekwencje braku zwalniania pracowników są przede wszystkim dla szefa, bo jeśli on tego nie zrobi, to jego zespół będzie niósł ciężar tej sytuacji. Zniszczy się atmosfera w firmie, mogą się zwolnić wartościowe osoby, może szef stracić autorytet, kiedy pracownicy będą widzieć, że ten pracownik, który powinien być już dawno zwolniony, nadal pracuje.